Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Na Szlakach Historii. Dzisiaj chcielibyśmy zabrać Państwa w wycieczkę w przeszłość, nie tak daleką, bo w czasy II wojny światowej, a obiektem naszej wycieczki będzie Międzyrzecki Rejon Umocniony, który znajduje się nie tak daleko od nas, bo raptem godzinka z hakiem, prawda? Droga na Zieloną Górę. Międzyrzecki Rejon Umocniony miał być wzorowany na linii Maginota. Dokładnie, i niektórzy twierdzą nawet, że był znacznie potężniejszy niż linia Maginota. Ukończony tylko w 30%, a to jest ponad 106 bunkrów i bardzo szeroka linia obronna, która dziś zadziwia i fascynuje. Oprócz tego, że smocze zęby, które uniemożliwiały przejazd czołgów, to jeszcze zalewy, obrotowe mosty, pułapki zaostawiane na drogach, i cała linia umocnień, linia bunkrów z potężnymi podziemiami. Cała linia ciągnęła się na odcinku około 100 km i była częścią wielkiego wału obronnego, który Niemcy chcieli stworzyć aż od Bałtyku po Wrocław. Dokładnie. Było im to niezbędne, ponieważ każdy pamięta, że pod koniec wojny, I wojny światowej, Niemcy stracili część ziem, a Lotaryngię między innymi, które zagarnęła Francja. I oni planowali, że zaatakują Francję, odbiją tę ziemię, a Polska jako sojusznik najprawdopodobniej będzie zmuszona iść z odwetem i zaatakować. I ta linia obronna miała zapobiec temu, ostudzić polskie zapędy, zatrzymać front polski. Przyjechał osobiście Adolf Hitler, żeby nadzorować i rozpocząć tą budowlę. W 1936 roku rozpoczęto budowę, ale tak naprawdę nigdy jej nie skończono. Dokładnie. Wódz III Rzeszy Adolf Hitler przyjechał jeszcze raz do Międzyrzecza i zatrzymał całą budowlę, ponieważ zmienił plany. Nie planowano najpierw uderzyć na Francję, a potem na Polskę, tylko jak już wiemy z historii, najpierw uderzono na Polskę i front poszedł na wschód, więc ta linia umocnień nie była potrzebna, przesunięto budowę w inne miejsca. Do budowy Niemcy wrócili w 1944 roku, ale nie na długo, bo linia została bardzo szybko zdobyta w 1945 roku przez wojska radzieckie. Ci, którzy zwiedzali rejon umocnień międzyrzecki, wiedzą, że to była twierdza prawie że nie do zdobycia, a jednak tak szybko uległa. Dlaczego? Dlatego, że żołnierze, którzy byli przeszkoleni akurat na tych umocnieniach do walki obronnej, to jest bardzo skomplikowany mechanizm i oni potrafili go obsługiwać, no więc byli skierowani do walki na froncie wschodnim. Tam zginęli, a obronę prowadzili ludzie. Niedoświadczone jednostki. Volkssturmu, czyli ludzie zebrani z okolicznych miejscowości. Ten rejon umocnień był odporny na wszystko. Na ogień artyleryjski, na czołgi, na atak gazowy. Była odcinana natychmiast wentylacja i przekierunkowywana, także naprawdę tam można było się bronić. Były zapasy żywności, amunicji, broni, bardzo nowoczesny moździerz, chyba jedyny w Europie, który automatycznie strzelał, tych pocisków bardzo dużo wyrzucał i tak dalej. Natomiast nigdy to nie było wykorzystane. No i rejon umocniony zatrzymał front tylko ukraiński, bardzo silny, na 3 dni. Jeśli nie byliście Państwo w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym, zapraszamy na nasz program, w którym postaramy się Państwu przybliżyć historię tego obiektu. Podziemia Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego są bezcennym zabytkiem sztuki fortyfikacyjnej XX wieku i jednocześnie jednym z najciekawszych i najpiękniejszych obiektów pomilitarnych w Europie, który swoim ogromem przypomina słynną linię Maginota. Fortyfikacje powstały w latach 30. minionego wieku, dokładnie na pograniczu polsko-niemieckim, jako element stanowiący tzw. Ostwal, czyli wschodnią linię obronną rozciągniętą na odcinku około 100 km pomiędzy rzeką Odrą i Wartą.
Znajdujemy się w miejscowości Pniewo. Jesteśmy mniej więcej po środku pasma obronnego, które Niemcy budowali pomiędzy dwiema dużymi rzekami. Mamy tutaj trasę turystyczną, która prowadzi po umocnieniach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Znajdujemy się w chwili obecnej konkretnie przy zaporze przeciwczołgowej o nazwie Zęby Smoka. Zapora ma długość 12 km i miała za zadanie powstrzymać przejazd kolumn pancernych nieprzyjaciela o wadze do 25 ton. Z odpowiedzią, dla której budowano ten cały system obronny, są postanowienia Traktatu Wersalskiego, który narzucił na Niemcy szereg restrykcji. Mocą Wersalu Niemcy przede wszystkim tracą Alzację i Lotaryngię. Są to bardzo ważne strategiczne ziemie, gdzie istniały sobie zmodernizowane twierdze niemieckie. Niemcy nie mogły się z tym pogodzić i na początku lat 20. opracowały plan napaści na Francję. Francja z kolei przeczuwa, że coś jest na rzeczy i w roku 21. podpisała sobie sojusz z Polską. W tym sojuszu była taka tajna klauzula. Klauzula zakłada atak sprzymierzeńców na Niemcy w momencie, gdy którakolwiek ze stron zostanie zaatakowana przez Niemcy. Taka dosyć zagmatwana sprawa, ale rzeczywiście, jeżeli Niemcy zapragnęły uderzyć na Francję, wtedy Polska jako sojusznik francuski uderza po prostu od wschodu. I również z tego miejsca, z którego my się znajdujemy, biegnie sobie najkrótsza droga na Berlin z dawnej polsko-niemieckiej granicy. Raptem 160 km, także to jest uzasadnienie, dlaczego Niemcy budowali tutaj fortyfikacje i przy okazji było to takie najsilniejsze pasmo obronne, jakie powstawało w ogóle na wschodzie. Jedno z trzech dużych pasm, które docelowo miały się ciągnąć od Bałtyku aż po Wrocław. W roku 1935 powstają tutaj pierwsze obiekty i również jest to czas, kiedy po raz pierwszy pojawia się tutaj Adolf Hitler. Zapada decyzja, żeby powstały fortyfikacje połączone podziemiami, tworzące coś takiego jak front ufortyfikowany. Po raz kolejny się tutaj pojawia w roku 1938 i nakazuje przerwanie prac. Ma to swoje uzasadnienie z nową doktryną niemiecką, która na wschodzie zakłada działania zbrojne, a nie obronne. W związku z tym prace są przerywane i wznowione są dopiero w 1944 roku. Efektem tych prac jest powstanie również tego typu obiektów o takiej potocznej nazwie Tobruk. Nazwa przyjęła się stąd, że żołnierze włoscy wznosili bardzo podobne konstrukcje w niedaleko libijskiego miasta Tobruk w północnej Afryce. Stąd też Niemcy przechrzcili takim mianem bardzo podobne pierścieniowe stanowiska, generalnie stanowiska dla ognia okrężnego, dla karabinu MG-42. Obiekt był niewielkich gabarytów, mógł mieścić żołnierza, który w pierścieniu, który był otwarty od góry. Żołnierz taki mógł w tym pierścieniu prowadzić ostrzał z karabinu maszynowego. Na dole natomiast jest niewielka przestrzeń magazynowa. I tego typu obiektów powstało tutaj około 300-350 egzemplarzy.
doświadczenia z pól bitewnych z okresu I wojny światowej decydowały o kształcie późniejszych umocnień, przynajmniej do połowy lat 30. Mniej więcej wtedy się kształtowała niemiecka doktryna fortyfikacyjna, która zakładała jednak, że wewnątrz obiektów, które będą budować Niemcy, znajdzie się większość środków ogniowych, takie jak karabiny maszynowe. I również taki obiekt, przy którym stoimy, został przystosowany też przede wszystkim do użycia karabinów maszynowych i kierowania tak zwanym ogniem okrężnym do promienia 360 stopni. Jeżeli chodzi o obiekt, miał również na wyposażeniu znacznie bardziej ciekawe środki ogniowe do obrony bezpośredniej, coś takiego jak forteczny miotacz ognia, do obrony przeciwpiechotnej kolejna taka ciekawa broń, mianowicie moździerz maszynowy o kalibrze 50 mm. Jeżeli chodzi o wejście, tutaj akurat znajdujemy się przy drzwiach stalowych, które ważą 500 kg. Są one wyposażone w coś takiego jak luk ewakuacyjny i okienko strzelnicze. Wszystkie kratownice, które mamy w ścianie elewacji obiektu, one albo wyrzucały powietrze, albo po prostu je kierowały do wnętrza za pomocą rur wentylacyjnych. Trzy schodki poniżej istniało coś takiego jak system walki uporczywej. Była to zapadnia techniczna o głębokości około 3 metrów i stalowym pomoście z przeciwwagą, który był podnoszony w zależności od potrzeby. Jeżeli nieprzyjaciel był już pod główną strefą obronną, wtedy po prostu pomost podnoszono do pionu i ryglowano. Ponadto naprzeciwko wejścia w środku jest również strzelnica dla pistoletu maszynowego. Pod okapem natomiast tutaj po prawej stronie znajduje się płyta pancerna. Za płytą był karabin MG-08, który również bronił dostępu do wnętrza. Niemcy, których doktryna wojenna po I wojnie światowej zakładała, że pierwszym przeciwnikiem będzie Francja, musiały myśleć o zabezpieczeniu się przed wojną na dwa fronty. Trzeba było zabezpieczyć się przed Polską, która jako sojusznik Francji zobowiązywała się do ataku na Niemców ze strony wschodniej. Prace fortyfikacyjne na wschodniej granicy rozpoczęto w roku 1932 na skutek kryzysu w stosunkach politycznych z Polską. Już rok później, w 1933 roku, powstały dzieła fortyfikacyjne w Prusach Wschodnich, na Pomorzu i na Śląsku. Najważniejszy strategiczny kierunek pozostawał ciągle w sferze planów. Było to spowodowane rangą i znaczeniem problemu. Ponieważ ostateczna koncepcja ufortyfikowania kierunku berlińskiego nie była jeszcze gotowa, postanowiono prowizorycznie zamknąć tzw. bramę lubuską, linia zapór Niesłysz-Obra. Przyjęto, że system zapór będą stanowić uregulowane cieki wodne łączące jeziora oraz obiekty bojowe, broniące najważniejszych przejść drogowych. Tymczasem w maju 1935 roku ukończono ostateczny plan fortyfikacji zamykających bramę lubuską, który oparł się na koncepcji frontu ufortyfikowanego. Plan ten został przedstawiony oddziałowi operacyjnemu Sztabu Wojsk Lądowych, ale zdecydować o jego realizacji miał osobiście Adolf Hitler, zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeszy. Znajdujemy się przy izbie, która broniła dostępu do wnętrza. W środku zamontowany był karabin MG-08 na lawercie fortecznej, który bronił dostępu do wnętrza. Przy każdym karabinie był skład podręczny amunicji, około 3000 taśmowanych pocisków. Natomiast rzeczą taką dosyć niebezpieczną dla załogi były gazy prochowe, które wytwarzały się podczas wystrzału. W związku z tym w każdym takim pomieszczeniu znajdował się ręczny wentylator. Do jego obsługi zawsze był wyznaczony żołnierz, który za pomocą kręcenia korbowodem oczyszczał powietrze z gazów prochowych, które wytwarzały się tam w środku tego całego pomieszczenia. Jest to bodaj najlepiej zrekonstruowana izba naszego obiektu. Karabin jest w 100% repliką, natomiast wentylator jest oryginalnym depozytem, który nam podarował jeden z Berlińczyków. W
naszym obiekcie bojowym stosowano różne rodzaje kolorów. Przede wszystkim za pomocą kolorów oznaczano rury. W tym wypadku, w tym pomieszczeniu mamy dwa różne rodzaje kolorów. Niebieski kolor, tędy po prostu powietrze było tłoczone do pomieszczenia i było zamykane hermetycznie, jeżeli pojawił się w pobliżu nieprzyjaciel, tak zwana ochrona przeciwgazowa. Żółty kolor, tutaj mamy taką rurę wentylacyjną, tędy powietrze było tłoczone do filtrowentylatorów, ewentualnie wentylatorów ręcznych i oczyszczane. W środku tego pomieszczenia mamy zamontowane również prycze, gdzie wypoczywała sobie załoga. Były to takie bardzo znormalizowane łóżka o wymiarach zaledwie 190 na 70 cm. I w środku, pomiędzy tymi ramami, mogła się znajdować na przykład plecionka parciana. Jeżeli chodzi o tego typu obiekty, tutaj dla każdego żołnierza do dyspozycji była jego własna prycza. To znaczy, że żołnierz schodzący z obsady stanowiska bojowego trafiał tylko i wyłącznie na swoje łóżko. Obok jest też taki ciekawy element, jest to rura, tak zwana rura głosowa, która przewodziła dźwięk do ujścia właśnie tej rury w następnym pomieszczeniu. Był to taki bezawaryjny system łączności w momencie, gdy telefony forteczne uległy awarii. Jesteśmy teraz w szybie centralnej kopuły obserwatora piechoty. Był to pancerz o wadze około 39 ton. Kopuła posiadała obracaną stalową posadzkę. Również peryskop, którego pozostałości obudowy się tutaj zachowały, był obracany. Optyki dostarczały dwie firmy. Była to firma Busch oraz chyba bardziej znana firma Karla Zeissa Zien. Wewnątrz pancerza są zachowane jeszcze resztki wykładziny azbestowej. Była to zarówno izolacja kopuły, jak również i przy okazji taka okładzina, która tłumiła różne drgania, dźwięki, jeżeli kopuła była ostrzelana ogniem artyleryjskim. Znajdujemy się w pomieszczeniu fortecznego miotacza ognia. Był to środek obrony bezpośredniej o zasięgu ognia poziomego do około 50 metrów. W związku z tym broń miała być użyta dopiero wtedy, kiedy piechota nieprzyjaciela mniej więcej znalazła się w obrysie obiektu. Natomiast co takiego tutaj znajdowało się w środku? Przez otwór umieszczony w stropie wysuwała się dysza, która miotała tą mieszanką zapalającą. Natomiast na dolnym poziomie jest tutaj akurat ujęty narożnik zbiornika, który mieścił mieszankę zapalającą. Było to paliwo zagęszczane kauczukiem, natomiast ta cała broń posiadała również skomplikowaną aparaturę elektryczną i była regulowana, jeżeli chodzi o dopływ tej całej mieszanki zapalającej, za pomocą pedałów spustowych, które były zamontowane przy tej całej aparaturze elektrycznej. Dzisiaj niestety miotacz jest w takim dość kiepskim stanie zachowanym, co zresztą tutaj widać. Tego typu broń akurat była dosyć taką jednostkową, użytą wewnątrz naszych obiektów, zastosowaną tylko w kilkunastu przypadkach. 30 października 1935 roku wraz z towarzyszącymi mu osobami z dowództwa Wehrmachtu wizytował budowę obiektu bojowego numer 516 w Wysokiej. Mimo przewidywanych ogromnych kosztów budowy, Hitler, zafascynowany projektem, zaakceptował plan budowy. Prace przygotowawcze do budowy Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego rozpoczęto wiosną 1936 roku. Ponieważ najsłabszym punktem linii zapór Niesłysz-Obra był odcinek środkowy między Staropolem Wysoką i Kęszycą, pozbawiony poważniejszych przeszkód wodnych, postanowiono go ufortyfikować najsilniej.
Budowa schronów bojowych na odcinku północnym i południowym ruszyła w lecie 1936 roku. Jesienią tego samego roku prywatna firma niemiecka Barzewski i Ziemek rozpoczęła budowę podziemi odcinka Wysoka. Projekt budowy został po raz pierwszy zmodyfikowany w 1936 roku, a ostateczna wersja powstała dwa lata później. Gdy budowa zaczęła nabierać coraz większego tempa, zaczęły pojawiać się symptomy zmiany doktryny wojennej Niemiec. W końcu uszczegółowiony został tzw. Plan Zielony. Hitler, zdając sobie sprawę, że kierunek francuski z zaczepnego zmienił się na obronny, wiosną 1938 roku wydał rozkaz umocnienia fortyfikacji zachodnich, a już latem postanowił przerwać budowę fortyfikacji. Argumentem Hitlera był fakt, że do walki w kierunku wschodnim potrzebne mu będą dywizje pancerne, a nie bunkry. W tym pomieszczeniu mamy taki element jak wyjście ewakuacyjne. Funkcjonowało to w ten sposób, że należało otworzyć te drzwiczki, następnie wyjąć stalowe szyny, które znajdowały się w blokach umieszczonych w ścianie i kolejny etap było to zbicie ściany z cegły, która znajdowała się w otworze wylotowym. Po wybiciu tych wszystkich cegieł należało jednak uciekać do środka, bo w miarę tego jak ubywało cegieł, do środka zaczął się wsypywać żwir, który wypełniał powierzchnię szybu wyjściowego, więc żwir należał sukcesywnie nabrać do środka i wtedy rzeczywiście wyjście awaryjne funkcjonowało, przy czym było bardzo, bardzo ryzykowne. Wyjście miało kraniec na stropie obiektu, więc żołnierz wychodzący tym elementem na powierzchnię trafiał na strop i kompletnie niczym nie był osłonięty, więc trzeba liczyć się z tym, że jeżeli na górze prowadzone były działania zbrojne, raczej bezpieczne wyjście było obliczone na bardzo wątpliwy skutek. Szyb, w którym jesteśmy, mieści pozostałości moździerza motorowego o kalibrze 50 mm. To była pierwsza niemiecka broń z silnikiem elektrycznym zamontowana w fortyfikacji stałej. Zasięg około 750 metrów. Szybkostrzelność ciekawa, od 40 do 120 pocisków na minutę. Natomiast jeżeli chodzi o tego typu broń, ona tak naprawdę w praktyce była nieskuteczna. Posiadała zbyt słabą prędkość początkową wystrzału, w związku z tym pociski zamiast dolatywać na regulaminową, zakładaną głębokość około 750 metrów, po prostu zalegały w pobliżu obiektów. Tak akurat wykazały badania powojenne eksploratorów, którzy tutaj w okolicy poszukiwali różnych pamiątek i znajdowali bardzo duże ilości wystrzelanych pocisków kaliber 50 mm. W obrębie miejsca, gdzie budowano system podziemny, powstało 21 obiektów o ścianach o grubości od 1 metra do 1,5 z kopułami pancernymi, w środku nich karabiny maszynowe, miotacze ognia, ewentualnie moździerze maszynowe kaliber 50 mm. Jest to zaledwie odsetek tego, co zobaczyliśmy. Po 1 kwietnia jest możliwość obejrzenia praktycznie całości podziemi, to znaczy miejsc, gdzie praktycznie woda nie przeszkadza w penetrowaniu korytarzy. Generalnie warianty takich tras są to trasy albo 4-godzinne, albo 8-godzinne. Ze względu na to, że panuje tam dosyć niska temperatura, jest ona oczywiście stała, wycieczka dosyć długo trwa, wtedy trzeba się zaopatrzyć jeszcze dodatkowo w jakiś suchy prowiant, jakąś ciepłą herbatę. Na pewno jest to ciekawa część podziemnych korytarzy. Są tam zjawiska krosowe, jakie spotyka się głównie w
jakichś górotworach, w jaskiniach, grotach, pieczarach. Tworzy się w szeregu korytarzy coś takiego jak perła jaskiniowa, zaczątki kalcytów. Również też mamy do pokazania wiele ciekawych elementów. W jednym z obiektów, głębokość szybu 46 metrów, znajduje się jeszcze zachowana w całkiem przyzwoitym stanie winda amunicyjna. W jednym z obiektów również mamy zachowany w dużej mierze moździerz maszynowy o kalibrze 50 mm. Jest to jedyna broń w tak dobrym stanie zachowana na terenie Polski. Także jest naprawdę co oglądać, przy czym mówię, żeby naprawdę zobaczyć to, co jest najbardziej istotne, potrzeba dyspozycji czasowej przynajmniej 5-6, a może nawet tygodnia, nie 5-6 dni, tylko może nawet około tygodnia, żeby zobaczyć to, co najważniejsze, nie tylko w kwestii podziemi, ale też i na powierzchni, mianowicie cała hydrotechnika, mosty przesuwne, mosty obrotowe, również też takie enklawy grup warownych, obiektów zorganizowanych w mniejsze punkty oporu. Bardzo ciekawe, interesujące, tylko że też to wszystko jest na tyle rozbite w terenie, że trzeba byłoby jeździć od punktu A do punktu B i wymaga też to wszystko poświęcenia czasu. Ostatecznie do wybuchu wojny Niemcy na całej około 100-kilometrowej linii umocnień zdążyli wybudować 106 bunkrów. W tym 21 połączono wspólną siecią podziemnych tuneli o łącznej długości ponad 30 km i głębokości do 40 metrów, co stanowiło zaledwie 30% pierwotnego planu. W okresie wojennym obiekt wykorzystywany był jako podziemne fabryki, gdzie produkowano części do silników samolotowych. Fortyfikacje zostały zdobyte przez wojska radzieckie na przełomie stycznia i lutego 1945 roku. Rosjanie zajęli całą potężną linię fortyfikacyjną w ciągu 3 dni, gdyż w tym czasie załogi poszczególnych bunkrów stanowiły jednostki bardzo nieliczne i nieprzeszkolone do obsługi urządzeń fortyfikacyjnych. Jednostki te nie potrafiły nawiązać walki z Rosjanami, a nawet większość z nich uciekła, nie próbując się bronić. Obecnie międzyrzecki rejon umocnień stanowi atrakcję ziemi lubuskiej odwiedzaną przez turystów z całego świata. Oprócz tego w podziemiach mieści się największy w Europie rezerwat nietoperzy.